Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Mam wreszcie dętkę. Nie wiem, ktoś tam shorty oglądał. W ogóle kupiłem parę gratów. Wężyk do paliwa, taki gruby, 5 mm. A tak w sumie nie wiem, nie będę go wymieniał chyba. I dętka, zaraz o nim opowiem więcej. Taki klej do śrub, nie wiem co taki wziąłem, żeby zapchać paczkę po prostu. No i filtr jak paliwa. Taki jegomość dość sporawy, ale faktycznie tutaj Pro Garage kanał ziomek doradził, że tamten filterek mu przepuszczał. Kiedyś może ma rację, bo tamten filterek jest lipny i może nie spełniałby swojej roli. Nie spełnia swojej roli tak jak powinien. A tutaj zobaczcie, kupiłem taki filterek zwykły. Muszę wam powiedzieć, że dostępność w ogóle, chciałem kupić w ogóle Motorexa, już coś porządnego, ale nie ma. Ale chyba w ogóle zrobiłem kiksa, bo tu jest otwór 38 mm, a ja kupiłem 35 i chyba nie wejdzie. Będę musiał go odesłać, ale dobrze, bo ze smartem to go odeślę. Ale jeszcze zaraz sprawdzimy tutaj i powiem wam, że ta dętka Michelinka taka, muszę wam powiedzieć coś takiego. Muszę wam powiedzieć, że kawał gumy w porównaniu do tego to jest normalnie 2 razy grubsza, bez kitu. Rozglądałem się też moi drodzy za 42 zł. Zaraz będziemy je wymieniać. Chciałem jechać w ogóle na tor i nie wiem kto widział, to widział. Myślałem, że wtedy na torze to mi łatka poszła. Co się okazało, to łatka trzyma elegancko. Zobaczcie, super tam zrobiona. Tylko wyrywał się wentylek i nie wiem, nie skręcałem tego na maksa. W ogóle tego, to bo śruba była poluzowana, ale i tak jakoś się musiało być. Za słabo jeździło. I muszę wam powiedzieć, że kwestia może być też opon. Ja mam te, co wiecie, te stokowe opony Kenda i rozglądam się za nowymi oponkami. Ale jest taki myk, że chciałem kupić Mitasy C20 i C21. Ale dostępność jest strasznie słabiutka. W ogóle opon jest. Nie ma nic, ani filtrów powietrza. W ogóle w tym sklepie, powiem wam, w różnych sklepach z speedbike'owymi częściami, to jest taka bryndza, że normalnie nic nie ma. I w ogóle jest tragedia. Piutek tak wygląda po tym torze, nie myty w ogóle praktycznie. Wyczyściłem tam wygodę. Łożyska, jak wykręcałem tą mośkę, to, ale to tak musiałem to zrobić praktycznie. Odpowietrzyłem amortyzatory, to on tu śrubę się odkręca. To powinienem zrobić już po samej jeździe. W sumie nawet nie były zapowietrzone. I co, wymieniam kurczę te tematy. Nie wiem czy to wejdzie, nie wejdzie chyba. Tam jest 38 mm, a 35, zaraz się okaże. Zdam wam relację. To osłona silnika pękła, ale trzyma się jeszcze. Generalnie to tutaj okleinę rozwaliłem. No i chciałem jechać bardzo na ten tor wtedy. Na szybkości rozkręciłem pita. Wyjąłem udętkę, bo już miałem jechać na do wulkanizatora. Na kleinie łatki, ale się nie udało. Dobra. Tyle moi drodzy, taka aktualizacja. Nie wiem kiedy na tor pojedziemy następnym razem, ale może to trochę czasu potrwać. Ten filterek, powiem wam, że jest dość duży gabarytowo w porównaniu do tamtego. Zobaczymy jak się zmieści. W ogóle zobaczcie, tutaj ten filterek jest przymocowany na trytytki. Ciekawa sprawa. Ja w sumie nie mam tych, mogłem kurde kupić te opaski takie fajne, ale no się zgapiłem i nie kupiłem, chyba też na trytytki ścisnę. W sumie czemu nie. I moi drodzy, filtr który kupiłem niestety nie pasuje. No tu musi być 38 mm i nie ma bata. 35 na pewno nie wejdzie. I co się stało z tym filtrem, bo wam nie pokazywałem, po prostu tu się, o widzicie, rozerwał. Nie wiem z jakiego powodu, jak to się stało, czy ja coś tu, ale nie, no to jest ewidentnie
osobienie materiału. No nic, na razie ten montuję, tu chyba izolacją go zakleję, żeby jako tako to się trzymało, ale to i pewnie tak za dużo nie da, ale zawsze coś tam da. Dobra, także mówię, 35 mm nie kupujcie, bo jest stanowczo za mały. Takie druciarstwo, moi drodzy. Mam nadzieję, że to, no lipa straszna, ale może na jakiś krótki czas to wytrzyma, no nie będziemy może katować w jakichś, nie wiadomo jakich warunkach. Filterek nasączony, moi drodzy, tak to wygląda. Trochę druciarsko, ale cóż, takiego oleju używam do filtrów. Tani i dobry, nie ma co przypłacać za jakieś motoreksy, bo według mnie funkcja jest taka sama. Moi drodzy, musicie przyznać, że ten filterek wygląda nie za ciekawie. Prosta zasada działania tu jest, widzę. Po jednej stronie jakby paliwko wchodzi tutaj, przelatuje przez tą jakby membrankę na drugą stronę i leci do gaźnika, czyli taki podstawowy filterek. Najbardziej podstawowy, jaki tylko się da zamontować. I węże paliwowe, czy tam przewody paliwowe też, tu jest trochę średnica większa, a tu od strony gaźnika mniejsza. Ten przewód, który kupiłem, ma 5 mm. On jest fajny, bo jest taki gruby, bardzo ścianki ma grube i tu ma 5 mm. I myślę, że spróbuję go zamontować, zobaczę co z tego będzie. Słuchajcie, taką linię paliwową stworzyłem. Przymiarki już tam robiłem. Tutaj trzeba pamiętać, jak ta strzałka pokazuje, że w tą stronę ma paliwko przepływać. Kwestia jest taka, że ten filterek jest dość duży i on tam się ciężko go ulokować, ale no zobaczymy. Dajcie znać, czy taki filterek to nie jest za duży temat. Zaraz zobaczycie, jak tam się to wszystko ulokowało. Czy to jest w ogóle coś takiego potrzebne. No, przewody wymienię, są fajne, grube. Tak, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. To jest, i tak to jest, moi drodzy, rozlokowane. Teraz jest kwestia taka, faktycznie, że ten jakby od strony gaźnika temat jest troszeczkę mniejszy, ma średnicę. Paliwko leci, moi drodzy, jak widzicie, nic nie przecieka. O, coś tu się przelało. Coś tu się przelało, moi drodzy, paliwko się wylało. Jaka to jest przyczyna? Prawdopodobnie coś wleciało do tego gaźnika i się zapchało. Oh no no. Jeszcze pływaczek powiesił, tylko zawiesił, to wystarczy przepalić gaźnior, opróżnić gaźnior i puścić paliwko od nowa i już się paliwko nie leje, czyli musiał coś się w gaźniku, jakiś syf się wziąć, ten osadzić, albo po prostu no podczas tutaj przenoszenia, podrzucania ustawiania na stojaku coś tam się podskoczyło i zawiesiło. Nie wiem jaka jest przyczyna. I moi drodzy, taka tu konstrukcja wyszła na koniec. Poszło, mam brudne palce, ble. Tytytki poszły dwie. Mówię, tutaj z tym tematem przelania się, to się na pewno pływak zawiesił. W takiej sytuacji trzeba poczekać, że po prostu gaźnik
odpróżni się cały. I sobie powiem wam tak, tyle mi kosztowała dętka 42, całkiem sporo. I moi drodzy, to filtr powietrza 26, filtr paliwa 12, do gwintów klej 15 i przewód paliwa 8 zł. Także takie to mają małe wydatki. Moi drodzy, mam nadzieję, że niedługo się już uda wyjechać na tor. Dziękuję za oglądanie, takie małe przygotowania. Dajcie znać, co sądzicie o takich filtrach, czy to w ogóle zda egzamin, bo ja nie wiem, czy to ma w ogóle jakiś sens, taki wielki przewód paliwowy, taki, nie wiem jak to nazwać, no. Czy ma sens po prostu montowanie takiego wielkiego filtra, przedłużając, bo tutaj jest dosyć ciasno, dość gorąco. No nie wiem, zobaczymy jak się to będzie sprawowało, no zobaczymy. Trytytkami to ściągnąłem, powiem wam, że to się trzyma fajnie nawet. No, zobaczymy, potestuję to, pojeżdżę trochę, walę rundkę, zostawcie komentarz, lajeczka, dajcie znać co u was i doradźcie mi jakie opony mam kupić. Elóweczka, trzymajcie się.